Siemano wspólnicy, ja jestem Wenku, a to jest kolejny odcineczek z Among Us. Dzisiaj przedstawię wam sposoby, dzięki którym będziecie mogli lepiej grać na nowej mapie w Among Us. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Na nowej mapie Airship w Among Us naprawić światełka możemy w trzech lokalizacjach. W Cargo Bayu, w Gabrumie i w Viewing Deck. Jedynym minusem jest to, że gdy spotkają się dwie osoby w różnych lokalizacjach z naprawą świateł, to naprawiają dosłownie te same lampki, przez co niekiedy mamy problem z porozumieniem z drugim crewmate'em, a impostor może robić nam specjalnie na złość. Najbardziej wysunięty na lewą stronę punktem jest kokpit i tam właśnie na samej górze w tym miejscu, praktycznie w lewym górnym rogu, znajdziemy admin panel, na którym widzimy wszystkie miejsca, gdzie kto się znajduje. Jest to jedno z najlepszych miejsc do łapania oszustów, a mianowicie widzimy tutaj, gdzie impostor i kiedy przemieszcza się po wentach. Współpracując na przykład z osobą, która jest na kamerach, mamy spore szanse, że uda nam się złapać oszusta. Dobra, a teraz krótkie omówienie wentów. Na nowej mapie w Among Us mamy 12 wentów. Tak jak widzicie teraz na zdjęciu na waszych ekranach, mamy utworzone 4 zestawy wentów po 3 sztuki, co nie? I wszystkie wyglądają niemalże identycznie, jedyna różnica jest taka, że w tym po lewej stronie, najbardziej wysuniętym na lewo, brakuje 2 strzałek. To znaczy, że z Vualtów nie przeskoczymy już do Viewing Decka, tak samo w drugą stronę. Czyli jak widzicie teraz na ekranie, z kokpitu możemy przejść jedynie w obie strony. W Gaprumie mamy taką ciekawą funkcję, bo będąc do góry widzimy pole poniżej, które jest dla nas tak jakby przejrzyste. Jednak gdy na przykład impostor wyjdzie w dolnym wencie w Gaprumie, to nie widzi do góry, czy ktoś nad niej się znajduje, więc ma spore ryzyko, że jakiś crewmate może to zauważyć. Jeżeli chodzi o kamery na nowej mapie w Among Us, to działają one identycznie jak na Polusie. Mamy 6 kamer, które możemy zmieniać po kolei. Pierwszą naszą kamerą jest kamera w Engine Roomie, którą na mapie możemy zaznaczyć w tym oto miejscu. Drugą kamerą jest kamera w Vualtach, którą możemy znaleźć w tym oto miejscu. Trzecią kamerą jest kamera w Recordsach, a na mapie znajduje się ona w tym oto miejscu. Kolejną kamerą jest kamera w Security, która pokazuje nam miejsce, w którym aktualnie oglądamy kamery. Następną lokalizacją na kamerach jest Cargo Bay. Znajdziemy ją w tym miejscu na mapie. Ostatnią, czyli 6. kamerą jest kamera w Meeting Room. Na mapie znajdziemy ją w tym oto miejscu. Dzięki nowej mechanice w Among Us, czyli łódce, możemy przemieszczać się na drugą stronę. Jednak na łódce może przemieszczać się maksymalnie jedna osoba. Na nowej mapie w Among Us wenty są tak samo widoczne przez ściany, jak było to na Skeldzie czy na Mirze. Po rozpoczęciu nowej gry na Airshipie wybieramy jedną z 3 lokalizacji, na której będziemy rozpoczynać naszą rozgrywkę. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce po każdym zgłoszonym ciele oraz emergency. Także to by było na tyle w tym odcineczku. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu, komentarza, a kto nie uderzył głową w suba, niech to teraz zrobi, żeby stał się szary. Oraz nowe osoby, które szukają osób do wspólnego grania w Among Us, to zapraszam na naszego Discorda.